Davy Jones? Oni to lubią się... Wszyscy się lubią wzorować na Davy Jonesie. Ej, chwila, moment. Z tego co pamiętam, Davy Jones nie używał Mjolnira. Mjolnir nie władał ogniem. Siemano, cześć, witam. Wróciłem. Kolejny tydzień, kolejny raz bardzo się cieszę, że wróciłem. Szczególnie, że no, gierka jest jaka jest, uwielbiam ją. Bardzo dobrze mi się grało w zeszłym tygodniu i bardzo się cieszę, że miałem dla was więcej czasu i mogłem się bardziej pobawić. W tym tygodniu będzie gorzej, bo nie zrobiłem sobie żadnego przygotowania, bo zwyczajnie nie miałem na to czasu. Także dzisiaj kolka zero. Od czego ja chciałem zacząć? Dowiedziałem się o takiej fajnej rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, że jeśli pokażę sprawię, że Eve... Znaczy, będę patrzył się w stronę Eve w ten sposób, tak jakbym skierował na nią kamerę, to prawdopodobnie ona powinna na mnie spojrzeć. Nie jestem pewien dokładnie, jak osiągnąć ten efekt, bo nie zdążyłem tego sprawdzić, ale jedno z was mi to napisało, więc jestem ciekaw, czy to się wydarzy. Czy jeśli będę wystarczająco długo się na nią gapił, to ona zacznie gapić się na mnie. To jest taki łapacz na zboczeńców. Dajmy jej chwilę. One eternity later. Eve? Nie wiem, może muszę spojrzeć z jakiegoś dziwnego kąta, ale zbanują mi transmisję, więc nie będę tego robił. Dobra, słuchajcie, nie zdążyłem spojrzeć, co i jak ja mam zrobić. A, tak, zwiedzaliśmy tutaj ten teren a la The Last of Us i słyszeliśmy bardzo głośny dźwięk, więc teraz trzeba znaleźć drogę, którą należy pójść. Najlepiej zrobić to w taki sposób. Tu już chyba wszystko zwiedziłem, jeśli dobrze pamiętam, zgadza się. Tu są przeciwnicy, na 100% będę na początku odwalał manianę, a to dlatego, że, no tak jak mówię, nie miałem okazji się... Mam? Mam! Dobrze. Nie miałem okazji się przeszkolić jeszcze raz w tej grze. Więc jestem w stanie... Takim, że pamiętam sterowanie, także zobaczymy. Panie w tę stronę! Damy! No tak, takie rzeczy będą się zdarzać. O Jezus, pół HP. O matko, ja wtedy miałem chyba, nie wiem ile razy ja nabiłem, ile godzin nabiłem w przeciągu tamtych dwóch dni. Prawdopodobnie z 18, nie sprawdziłem tego. Czekaj, 15 godzin mam. Z przerwami oczywiście, bo na streamie nie wyłączałem gry. Tylko sobie stała razem z moim krzesłem. Więc 15 godzin praktycznie ciągiem. A teraz usiłuję wrócić do tego, że umiałem w to grać. Dobra, dawaj, spróbujmy cię. No przecież cisnąłem w dobrym kierunku, ale pewnie w złym momencie, bo to się śmieć musi zaświecić, nie? Najśmieszniejsze jest to, że poprzednio jak graliśmy w zeszłym tygodniu, to prawdopodobnie ilość moich śmierci wynosiła, z tego co pamiętam, 2 albo 3. Więc szybko dogoniłem. Ale spokojnie, to się nie liczy. Muszę sobie przypomnieć, jak to się w ogóle robi. Dobra. Ojoj. Dobra. Dobra, jest nieźle. Chciałem sobie przypomnieć, jak się to robi i trochę przesadziłem. To znaczy, wcisnąłem blok po raz kolejny, tak jakbym chciał zablokować kolejny atak, wiedząc już, że mam zrobić odwet, więc kliknąłem też odwet. No i tak jakoś wyszło. Nice. Nie musiałem niczego wysadzać. Da się tu coś otworzyć? W ogóle tu coś... Aha, to się da wejść w interakcję, coś jest? This is lock two. Aha. Dzięki. A jak wygląda właśnie mój stan amunicji, jeszcze sprawdzę. No. Dobrze, w porządku. To ja najpierw cię tu przywołam. Te beczki do wysadzenia? Nie. No co? Chodź tu. Dammit! Dobra.
Ja na początku streama będę mało mówił, chyba że ktoś z was do mnie napisze, bo... O Jezus! Myślałem, że nie żyjesz. Bo muszę się bardzo skupiać na tym, żeby nie ginąć. Jak widzieliście początek, no to... Różnie to wychodzi. No nie idź. Dobra. Nie pamiętam, ile mi życia przywraca jedna potka. Będę się musiał tutaj postarać. Niesamowite to jest. Kiedy ona się zrobiła taka arogancka, że wysadza drzwi z łokcia. Zamiast je otwierać. Dobra. Ciąg dalszy nastąpi. Gdzie nastąpi? Tam nastąpi? Tu nastąpi? Nie no, tam nastąpi. Dobra. Jest git. Ostateczny materiał polimerowy. W ogóle mnie to nie obchodzi. Mogę to otworzyć? Nie. Idziemy dalej. Tak? Wszystko? Tam beczki do wysadzenia się nie liczy. Dobra. To jest kolejna ściana. Ściana płaczu. No jeśli chodzi o ilość tego gluta. To na pewno. No tak, mogę to podwajać teraz. Uwielbiam. Przypomniałem sobie, że to mam. Mega są te umiejętności Rage'u. Tylko że no oczywiście one się tak łatwo nie ładują, jakbym chciał. Tam jest przejście, ale... Aha, mogę wejść na drabinę. Ale to znaczy, że tutaj jest dodatkowe pomieszczenie, które też oczywiście chcemy odwiedzić. Dobra. Człowieczek, krzyk ustał, wszyscy nie żyją. Myślałem, że ten krzyk, bo słyszeliśmy krzyk w poprzednim odcinku, nie? Na poprzednim streamie. Jeden z bossów, który nas czeka zaraz gdzieś na końcu tego korytarza, tych korytarzy, tuneli, krzyczał. Myślałem, że o ten krzyk chodzi, a nie mój. A nie, znaczy nie ludzi, którzy tutaj się biedni przypałętali w nieodpowiednim momencie. Ale jestem naprawdę mega ciekaw tego, jak tu fabuła się będzie dalej kręcić, bo... tak jak siedziałem sobie, to przeanalizowałem. O! Mogę tak przejść, nie? O! To. To przyspiesza ataki i wzmacnia. Więc fajnie do zabijania takich rzeczy, które trzeba szybko spacyfikować. Overdrive. Dobra, zobaczmy czy... No okej, okay. Mniej więcej tyle przywraca, ile mi brakowało teraz, będę pamiętał. Widzę, że tutaj można by wejść na górę, ale nie widzę tu żadnej drabiny. Tam coś na pewno na górze jest. Nie. Czyli jednak to była ledwie farsa. Dobra, czy to już boss? Czy to już boss? Jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, czy oglądaliście, na pewno część z was, która kojarzy moje poprzednie gry, ja wcześniej grałem w Banishersów, był jeden boss, który strasznie krzyczał, był drugi boss główny w Banishers Ghosts of New Eden. I on był taki straszny, drugi? Drugi, no, w sensie w tych kopalniach. Taki straszny był. No był po prostu nieprawdopodobny. No znaczy tam no, wszystkie bossy główne były dość paskudne. Poza pierwszym, który był taki bardziej, nie wiem, atrakcyjny wizualnie. Ale ten jeden wyjątkowo mi napsuł, no, w sensie przerażał mnie. Krzyczał, to jak krzyczał, w jakiś sposób mówił, co mówił. To prawda. Taka długa winda, która jedzie pod skosem. To nawet wyśmiała taka gierka mała, tak 2D, gdzie byli bohaterowie tych filmów akcji różnego rodzaju. Broforce, genialna gierka, ja bym tu wrzucę na pewno materiał w tej grze. Jeśli ktoś nie grał, bardzo serdecznie polecam. Broforce,
Świetna gra do zabawy wielu graczy. Ja, jeśli oglądaliście filmy akcji, to jeszcze się uśmiejecie mega. Takie typowe, nie wiem, z wojny w Wietnamie, ale też, nie wiem, Obcy. Też film akcji z dużą ilością. Aha, rozumiem. Aha. Myślałem, że mam go zabić szybko. Dobra, ilu was? Nice. O, no unik, Eve, unik! Dobra. I kółko. Nie! Jest jeszcze jeden właśnie. Nie pamiętam twoich... Działaj! Księżycowe diademie działaj. Uwielbiam to. Będę tego nadużywał, mimo tego, że nie jest to jakoś super użyteczne. Niektóre z tych zdolności są zdecydowanie mocniejsze. Niektóre te zdolności są znacznie mocniejsze, szczególnie, że ta zużywa 4 paski aż. Ale jednak robi mega robotę. Mega robotę. Wizualną, nie? I daje taką ogromną satysfakcję z użytku, jak oni wszyscy znikają. Co to było? Ja nic nie kliknąłem. Chyba, że nie wiem, może przejechałem palcem czy tak. Jezus. Prawie zginąłem. Ale tak, na takich windach bardzo często jest konieczność bronienia się przed jakimiś falami wrogów. Nie, nie chcę wracać. Nie, żartowałem. Nie! Przestań, nie, Eve. Nie mogę się ruszać. Wracaj tam. Nie mogę skakać. Nie, dajcie mi wrócić. 2000 years later. No dobra, słuchajcie, to sobie pogadamy. Co tam u was słychać? U mnie świetnie. Naprawdę wszystko jest super. Majówka minęła. Byłem u znajomych najpierw na imprezie z grami planszowymi, potem na grillu, takim bardziej imprezowym. Powiedzmy, nazwijmy to melanżem. Byłem też w ogóle w fajne miejsce. W niedzielę. To się nazywało Quizmate. Takie miejsce, gdzie jakby przychodzisz ze znajomymi i oni ci robią własny teleturniej. W sensie, to jest normalnie sala z monitorami, tam cała gra quizowa jest przygotowana z wiedzy ogólnej, ale też muzyczne quizy i inne takie rzeczy. No to jest tam wymieszane w zależności od scenariusza, który sobie weźmiecie. No i każdy ma swoje stanowisko z kolorowymi przyciskami. Uważam, że miejsce jest trochę za drogie jak na to, co sobą prezentuje, ale bardzo fajnie tam raz pójść i sobie to sprawdzić. Mega się dobrze bawiłem. Mega się dobrze bawiłem. Jeśli mam, wstawiłbym zdjęcie, ale mam zdjęcia tylko ze znajomymi, więc może wrzucę tu, nie wiem, coś. Zobaczę. Bardzo się fajnie bawiłem w tym miejscu. Dostałem wciry od kumpla eksperta od wiedzy ogólnej i jak widać eksperta też w każdej innej dziedzinie, bo wygrał każdą jedną kategorię. A my mieliśmy wiedzę ogólną w dwóch wydaniach, potem rozpoznaj piosenkę w dwóch wydaniach. Co się stało z kucykiem? Dobra, teraz opadł dobrze. Aha, czyli zaraz wchodzimy do pokoju z bossem. Ja was ostatnio zostawiłem w niezłym takim, w niezłej konsternacji pewnie. Bo byliśmy bardzo blisko bossa. Rzeczywiście to, co mi podsunęli teraz, było warte swojej ceny. Dobra, czy ja mogę coś fajnego ulepszyć? Raczej nie, bo wydaje mi się, że wszystko zrobiłem ostatnio. O, proszę, ulepszenie bukłaka. Sukces, świetnie. Bardzo się cieszę. Mamy tutaj nowe stroje. Oczywiście, czy ja mogę wszystkie skraftować? Tak, mam dużo komponentów. Nie ekwipuj mi na razie. Zobaczymy, co z tego zaekwipujemy później. Na razie bawimy się strojem, który mamy i w tym stroju chcę dojść do bossa. Więc nie będę ich ekwipował, na razie sobie tylko je stworzę. To usiądźmy na krześle, a potem idziemy do bossa. So, about that noise we heard on the Airborne Squad channel? Yes? I analyzed the pattern and the noise translates to... Pomocy? Zabij mnie! Nie, to jest jak drugi boss z Banishers! Totalnie jak drugi boss z Banishers! No to co słyszysz? Ja strzelam, że Nightiba
Nie, mam nadzieję, że to nie jest coś w stylu transformowani ludzie, którzy cierpią wręcz katusze swoim istnieniem i po prostu naprawdę chcą, żeby ich zabić. Bo to jest najlepsze, co może im się przydarzyć. Matko Boska, jakie to będzie strach. Ja czuję już te boleści fabularne, serio. To jeszcze nie wygląda jak... Czy wygląda? Coś tam stoi, widzę, ale to raczej nie jest miejsce do walki z bossem. Davy Jones? Oni to lubią się... Wszyscy się lubią wzorować na Davy Jonesie. Gdzie latający Holender? Czemu nie walczymy na statku? Nie, ja czuję, że to jest tylko miniboss, jakiś taki... Niszczyciel! Było ciekawe. Nie w tę stronę! Cordy! Dwa razy nie w tę stronę. Ajajaj. Ale mam ulepszenie bukłaka razy 6. Okej. Okay. Fuck. Mam to. Jeszcze raz. Dobrze i tak jest. Wkurzył się. Ej, chwila, moment. Z tego co pamiętam, Davy Jones nie używał Mjornira. O, to nie Mjornir! Mjornir nie władał ogniem. Płomienie są trochę średnio zrobione. Ała. Idealny unik trzeba robić. Ajajaj, idealny unik trzeba robić. Skurzył się. Słabo widzę. Oj! Aj! Jeszcze raz. Dobrze, Eve. No, nie miałem możliwości w ogóle wciśnięcia niczego. Nie wiem, czy widzieliście, że mi tak postać zadrygała. Nie no, odrodzenie, nie? Chcę go zabić legit. Nice. To zdejmuję jeden kurzony. Dziabnij z butli, bo boję się trochę. Nice. Ojej. Jeszcze raz. Nice. Berserk. Odwet. Gin. Gin. Nie żegraj, Mjornirze. Przecież Mjornir to bardziej... To nie ta kraina. Ten młot to raczej pochodzi za... Jak się nazywała kraina ognista? Svartalfheim? Coś takiego? Nie, tam. Po prostu ja byłem słaby, dlatego zginąłem. Tak, no. To nawet nie był główny boss. Jakiś zwykły, jakaś zwykła płotka, słuchajcie. Skrzynka. Czy to strój? Dużo się strojów ostatnio nazbierało. Strasznie dużo mam możliwości podmianek w temacie strojów dla Eve. New Found Dry. Nice. I love it. Chodź tu.
Skrzyneczko. Aż ciężko powiedzieć, kiedy powinienem je zmieniać, te stroje, no nie? Kiedy powinienem się przebierać. Ale obecnie bardzo lubię zestawienie, które mamy, więc nie wiem, czy chcę je zmieniać. Jeszcze coś ciekawego tu zostało? Tam jest skrzynka jeszcze. Proszę. Dobra, okej. Czyli jednak nie musiałem wchodzić chyba tak, jak to zrobiłem. Dobra, ale to tylko na część. W sumie po kształcie skrzynki można poznać, co mniej więcej w niej będzie. Tak mi się wydawało, że ta nie jest specjalnie przydatna. Dobra, właśnie tam. Eve. O, dobra. To będzie dobra rozgrzewka. Ojej. Kurde, mój mózg. Bardzo źle mi to poszło. Powoli strasznie klikałem te rzeczy. Jeszcze się pomyliłem. Masakra jakaś. A to było bardzo proste. Nie wiem, czy widzieliście, że tam było strasznie dużo na przykład strzałek w górę, więc już w pewnym momencie wiedziałem, że będę klikał 6 razy w górę. Przynajmniej powinienem wiedzieć. Kurde, ten heal tutaj. Ale dobra, będę zaraz niedługo walczył z bossem. To mi się przyda prędkość ataku. Znając życie. Dobra, no co? Trzeba czasem zmieniać strój, słuchajcie. Czasem. Co chwila. Coś nowego, co dostaliśmy. Dobra, i w tych okularach będziesz wyglądała milej. A o to chodzi, jak masz tą sukienkę. Jesteś straszliwie urocza teraz, wiesz? No mega jesteś urocza. Nie, zrobiłem ten kąt nie dlatego, żeby jej zajrzeć pod sukienkę, tylko chciałem zbliżyć trochę kamerę. Zobaczmy, bo teraz jest ubrana, to nikt mnie nie zbanuje. Może... Jak to, którym opowiadaliście? What? Oh, nothing. It just has bad news written all over. Nie, to brzmi jak dobry slajd. Czy to będzie zjeżdżalnia? Czy to będzie zjeżdżalnia? Yeah! Uwielbiam takie rzeczy. Tylko powinno być dłuższe, mieć przeciwników i przeszkody. Again? No nie, dopiero się przebraliśmy. Już musisz się moczyć, przykro mi bardzo. Szczególnie, że ci ubrałem taką puchatą sukienkę. Na 100% jesteś teraz cała mokra. Wybacz, Eve. U, ile golda. Jesteśmy bogaci. Wybacz, Eve. Dawaj. Tam jest rzecz. There are three gates and a bunch of other things. Our priority is finding an exit. Ten skanik mi bardzo nie pomógł. No, chciałem, żeby się nie zmoczyła, biedna. Ale pod wodą mi nic nie pokazało. A tego szczura to już znam. Chodź tu, szczurze. Zrobiłem to za wcześnie. Dobra, szczurze. Zdenerwowałeś mnie. Można na ataki chyba, co? No, dawaj, chcę cię zadwetować. No niestety. Sam się zabiłeś teraz. Koniec odwetowania. Człowiek. Dobra, mogę to otworzyć? Ty się tak przykleiłaś. Chciałem, żebyś to otworzyła. Eve, nie rób mi tak. Przykro mi, dronie. W tym czasie otworzę sobie drugi. Ammo mi się skończyło. No hit. Co to? Ostateczny materiał polimerowy. Okej.
Trochę nie dbam o to. Moduł do bukłaka. Nice. Lubię moduły do bukłaka. To są fajne rzeczy, bardzo przydatne. Prawdopodobnie muszę się zanurzyć i wpłynąć przez drzwi tego kontenera, prawda? Jest. No, halo, if. Teraz tu. Dobra. Co jest dalej? Tam jest exit. Tam jest ściana. A tu jest napisane zanurkuj. Fine. Rozumiem, że to na razie nie będzie działało. Strzelam, co? Działa. A, jednak. No, nie mam takiego planu. Spokojnie. Tu jest ściana, która wymaga zniszczenia. Ja bym tak szczerze potraktował ją tym. W sumie całkiem nieźle zadziałało. Myślałem, że będzie gorzej. A shotgun? Dobrze się strzela z tych broni czasem, jak przeciwnik jest odpowiedni. Shotgun w ogóle jest o tyle fajny, że... Co mi potem? A, tu jest coś do zebrania, dobra. Jest... Widziałem... Myślałem... A... Widziałem dziurę tu? Myślałem, że mogę wypłynąć gdzieś. Ale najwyraźniej tylko to tu było, co zebrałem. Nawet nie wiem, co to było, bo nie zdążyłem tego przeczytać. Przykro mi. Dobra, skanik. How come you don't like swimming? I don't really know. I guess it just makes me think back to when I was born. Aren't the waters here on Earth usually contaminated? Well, it isn't great for our bodies. No, ale to chyba... Just the thought of cleaning this drone is making me dizzy. To, że to nie jest piękne. To są głowy Davy'ego Jonesa. Ja tego nie zauważyłem poprzednio, ale to są totalnie głowy Davy'ego Jonesa. Czy Davy Jonesa, nie wiem, to się odmienia? Chyba się odmienia się, czy się nie odmienia? Słuchajcie, to jest dobre pytanie. Pytanie za 100 punktów. Aha, jak mówił The Bun, to, że jest Bunch of Gates, to faktycznie jest Bunch of Gates. Przydają się te materiały polimerowe, bo z nich się tworzy kostiumy. Czyli wszystkie teraz nie będą działać, bo... O! Bo jest zalane, rozumiem. Ostateczny materiał polimerowy. Tam jest człek. W takim razie muszę zanurkować. Tak, żeby znaleźć wejście do wagonu. Chcę tylko powiedzieć, że nie wiedziałem, że tu będzie tyle pływania i że będę oglądał cały czas majtki Eve. W poprzednim stroju by ich nie było, no bo miało jednoczęściowy. Cmentarz pociągu, brama czwarta. Now let's go. Already? How about we look around a little more? Just a little. Super pomysł. Dwa w cenie jednego, zapomniałem, że to mam. No. What's the point? Wiecie, kogo mi przypomina Eve w pewnych momentach? Kratosa. Kratos w tych nowych God of War'ach, jak był właśnie taki sceptyczny do różnych rzeczy i w pierwszym, szczególnie w 2018 chyba, tak? To był 2018 rok. Jak on był taki, no dobra, synu, jak chcesz
pochodzić sobie po tym świecie i pozwiedzać, pozrobić jakieś dodatkowe aktywności, czy zobaczyć jakieś pomniki, to mogę z tobą iść, ale pamiętaj, to się nie opłaca. To było bardzo fajne też w przejściu do Ragnaroka, bo jak w God of War Ragnarok... to jest coś fajnego. W God of War Ragnarok Kratos nagle zmienia się, nie? I mimo, że czasem nie pokazuje, próbuje dalej być taki zimny, to bardzo widać, że się zmienił właśnie chociażby przez to, że mówi, no nie, to się opłaca, to nasze podróżowanie, to robienie misji dodatkowych, to zwiększanie, ulepszanie naszego ekwipunku, a tak naprawdę samemu chcę to robić, bo mi się spodobało. Course Ale. Czytanie opisów tych puszek musi być całkiem ciekawym zajęciem, ale nigdy tego nie robiłem, więc... Dobra, co to jest? Moduł ulepszenia drona. I love it. Przyda się. Potrzebuję jeszcze... nie pamiętam. Jednego? Czy nie, trzech punktów było potrzeba chyba, tak? Żeby ulepszyć ostatni myczek pyczek. Ale w ogóle chcę stwierdzić, że nie mam jeszcze całego jednego drzewka umiejętności odblokowanego. To znaczy, że jeszcze co najmniej jakaś rzecz mnie czeka. Tutaj. To jest chyba jedna brama, do której w ogóle nie podpłynąłem ani razu. Och, dobra, przypomnijmy sobie kod. Lambda. No gdzie jest to, co ja chciałem tu? Tu. Kappa Alpha. Great! Let's go! Let's go through! Nie po co ja tu wszedłem? Ktoś coś widział? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Mogę przepłynąć pod bramą, co? It was a waste of time. A waste? Can't say it was entirely useless, though. I don't care about that. I just want a bath. Bardzo ludzko, bardzo ludzko. Ja sobie to do jutra doczytam, bo jest coś ciekawego w tej postaci i w tym wszystkim. Znaczy Eve, w sensie, że ci ludzie, tak jak Eve, to nie są roboty per se, chociaż może są, ale w sensie oni nazywają siebie ludźmi, no nie? Podczas gdy no są co najmniej z augmentowanymi ludźmi, nie? Siemano Mkowski. Fajnie cię widzieć. Widziałem właśnie, że strasznie często streamujesz tę grę. What? Czy to będzie sekwencja ucieczkowa? Lubię sekwencje ucieczkowe. It's a trap! Nie no, z tyloma typami to... Nie no, mogę spokojnie walczyć. Na luzie. Yes! You okay? I'm fine. Jej, sekwencja ucieczkowa. I like that. Jedzie, Clara Croft. I skaczemy przez przeszkody. Tak jest! To jak w nowych Tomb Raiderach zawsze były takie sekwencje. O, nie wiem czy... One shot, one kill? O, no dobra. Sorry. Przepraszam, Eve, nie chciałem. Myślałem, że mogę skakać nad tym, ale nie jest to takie proste, to już lepiej się będę prześlizgiwał. O, jump! Nice! Slow motion! Nie no, sekwencje akcji są... piękne. Ja czekam już tylko... tak pada, trzymam, quick time eventy, na pewno będą quick time eventy. Nice. Well, gotta love a challenge. W ogóle, z jakimi grami wam się kojarzą sekwencje ucieczkowe? Bo one są praktycznie w każdej grze akcji, ale zawsze każdemu kojarzą się trochę z czym innym. Pierwsza gra, jaka wam przychodzi na myśl, jeśli chodzi o takie sekwencje ucieczkowe przed czymś. Co to by było? Tomb Raider?
No widzisz, dla mnie na przykład to zawsze będzie... Tutaj mam dwie opcje, ale pierwsze co mi przyszło do głowy to był Kangurek Kao. I w ogóle takie platformówki dla dzieci, takie 3D platformówki dla dzieci. Drugą opcją miało być dowolne Hugo. Nie wiem, czy graliście w jakieś gry z serii Hugo, jak byliście dzieciakami albo coś. Ale w grach Hugo, takich fabularyzowanych, zawsze też były sekwencje uciekania przed lawą albo przed czymś. Także to są gry, które pierwsze mi przychodzą do głowy, jeśli chodzi o sekwencje ucieczki. Ja nie. Jestem, jeśli już, to podekscytowany. A nie używaj trójkąta. Po co ty używasz tego trójkąta? Tak ci się spieszy. O, wow! Wy szarżujecie? Wy nie szarżowaliście chyba. Dobra, rozumiem, że lepiej was rozstrzelać. Spoko. Czy ja mam jakąś amunicję? Bo ja trochę wystrzelałem się za mną, bo chciałem. Dobra, szogun może być. No nie, naprawdę. Jeden atak. Blokowanie się jest przereklamowane. Ja wolę dostać hita, ale szybciej go zabić. Cieszę się, że jak na taką grę akcji, że nie ma ona, tak jak Devil May Cry, tego takiego licznika, który daje ci punkty w zależności od tego, czy na przykład stracisz życie w trakcie pojedynku. Bo to często też wpływało na to, ile expa się dostawało, przez co trzeba było kręcić te wyniki. A dla mnie to strasznie głupie, bo nie można wtedy starać się grać tak, jak chcesz, tylko musisz robić to tak, żeby nie tracić HP, czyli często używać tanich trików po prostu, nie? Śmierć nadchodzi, jestem sam tak głęboko. Czuję się jak dziecko, które porzucono daleko od matki sfery. Czy łaska nie sięga głębin, matko? To była notatka taka typowa z filmów z gatunku Człowiek w łodzi podwodnej, która tonie, nie? Albo z takich gier jak... Nie Subnautica, bo Subnautica to trochę inny klimat. Ale... Była taka gra... AI właśnie. Taki horror w łodzi podwodnej z motywem AI, przenoszenia myśli do robotów. To się nazywało... Nie mogę sobie przypomnieć. Soma. To się nazywało Soma. Bardzo polecam, jeśli chodzi o klimat w stylu Alien Isolation w połączeniu z takim totalnie schizowym pomysłem na fabułę, który robi ci taką wodę z mózgu, że albo zagrasz drugi raz, albo obejrzeć filmik o lore tej gry, żeby zrozumieć wszystko, nie? Taki trochę Resident Evil momentami, tylko bez tych takich niepotrzebnych, poukrywanych rzeczy pomiędzy częściami i easter eggami. Bardzo fajna gra. Maybe we'll be able to finally solve the mystery of that last legacy. Wait, hold on a minute. Playing it here could provoke the other natives. No to co? Chcę wiedzieć. Poprzednio miałem... We'll still have time to check the legacy after retrieving the Alpha Core. Nie, chcę wiedzieć teraz, bo to zaraz się okaże, że się rozpadnie i nie będę mógł tego użyć potem. Nie. Ja chcę to odpalić teraz. Dajcie mi podjąć decyzję. Najwyżej będę miał trudniejszą walkę z bossem. Fuck you. No, come on. Dobra, ulepszenie broni zawsze i często. 3 punkty, świetnie. Świetnie, do niektórych sytuacji to jest broń złota. Tutaj mamy sklep, ale ja z tego sklepu praktycznie nie korzystam. Nakup. Naboje, o, pociski. Tak, kup tak, żeby mieć fulla. Bo to się zawsze może przydać. Te granaty to mnie obchodzą. Możesz kupić jedno takie, jedno takie. Tak tego nie używam. Jeszcze jakieś punkciki mam? Jeden, ale to jeden to mi nic nie da. Full, ale usiądź jeszcze. Może teraz na mnie popatrzysz. Popatrzysz na mnie?
Będę się na ciebie gapił, aż ty pogapisz się na mnie. Która prawdopodobnie powinna być... Powinna czerpać energię ze światła słonecznego, tylko trochę to nie ma słońca, więc... Więc zostaliśmy oskamowani. Dobra. Przez całą drogę tymi tunelami słyszeliśmy krzyki Final Bossa. Ja chcę go zobaczyć. A jeszcze te wiadomości, które zostały odszyfrowane, gdzie okazało się, że on mówi zabij mnie. Tak mi się kojarzą z tymi ciężkimi motywami z Banishersów. Nie mogę się doczekać, żeby go poznać. To wygląda, jakbym miał walczyć z całą tą kolumną. No tak, no źródło wody. A to znowu trzeci boss z Banishersów. Tam była rzeka, nie? Podziemna rzeka, która potem wypływała i całe miasto było nią zasilane. Znaczy zasilane. Zaopatrywało się w wodę. No nie, co ty? If. Nie wkurzaj mnie. Nie po to ci dałem taką fajną sukienkę, żebyś mnie teraz zdenerwowała. Zaraz cię rozbiorę do naga. Nie można takie rzeczy mówić na Twitchu. Nie mam doświadczenia. Look, there's something hanging in the air. Coś wisi w powietrzu. Looks like a human. I think they're alive. What should we do? Czy to nie jest ta? We have to save them from the contaminant. Ah! Ah! Ty to jest, jak ona się nazywała? To nasza koleżanka, co zginęła od pierwszego alfy. Ja pierdzielę, ty. Taki, właśnie. Dzisiaj sprawdzałem jej imię, jak coś researchowałem. Czy ona została przejęta, prawda? Będziemy musieli ją zabić? The alpha signal is spiking. That's enough for any team. Nie. Nie każcie mi walczyć z takiej. Znaczy, powiem wprost. Taki była postacią, która pojawiła się przez pierwsze 20 minut gry, więc nie zdążyłem ja do niej się przyzwyczaić tak, żebym się przejął tą walką. Natomiast Eve na pewno musi mieć okrutną rozterkę w głowie teraz. No nie, dlaczego ty wyglądasz jak Milenia z Elden Ringa? Nie! Taki. Przebij! Nie! Brakło! Jeszcze! Dobrze. Wow! Co ty mnie raszujesz? Ty masz skrzydła. Ajaj. Nie. Mam 6 potek. Nie zepsuj tego. O, ty masz tarczę z tych skrzydeł. To ma sens. Nie w tę stronę. Nie w tą stronę. God damn it. Dobra. Ale ona zadaje obrażeń, jak już trafia. Nie zgadzam się, żebyś się trzymała z daleka. To ma zasięg. Ja myślałem, że nie mam ograniczonego zasięgu na tym. Za dużo się nagrałaś w prototypa taki. Za dużo, ewidentnie za dużo. Prototypa, a ewentualnie w Spidermana. Tam Venom to był czarny, czerwony był Carnage. Symbiont taki.
Ale ja tylko połowę HP jej zabrałem. Rozumiem, że ona sobie zleci na skrzydełkach. O matko. Taki. Ale sztos. Name is Millennia. The Blade of Nicola. Jak ja nienawidzę bossów, którzy mają takie opóźnienia. Dobra, chwila na oddech. Nie, no nie rób mi leni. Naprawdę aż tak się... Odwet! Giń! Tak jest! God damn it. Taki. Przepraszam. Czy ja wyrwałem symbionta? I co teraz taki? Symbionta, przepraszam. To jest hyperdrive, tak? Hyperdrive. Czy taki przeżyje? Można ją zabrać do... Może ją zabierzemy do Lily, ona jej na pewno pomoże. Błagam, no już nie róbmy takich rzeczy. Taki? Uratujemy cię, no. Mam dla ciebie fajne stroje. Poprzebieramy się, zrobimy makeover. For this moment. Now you can rest. Yes. My Eve. Nie da się jakoś wyciągnąć wspomnień, jakiejś pamięci, do kołyski jej wrzucić na trochę. Nie. No ładnie ją ubrałem, no. Bardzo mi się podoba ta Eve teraz. My memories. Mother sphere. Nie. Żadna matka sfera. Nie lubimy żadnych bóstw. Bierzemy twoje wspomnienia i ładujemy do jakiegoś drona. Będziemy jeszcze rozmawiać, zobaczysz. Already contaminated. No, it won't be. In that case. Take it. Are we floating among the stars? Nie wierzcie w zabobony, wyciągaj ich. Nie. I promise, Taki. May your memories live on. Forever. Z czego one są zrobione, że to tak się rozpada? Ja nie wiem, czy pierwszy raz widzę, jak umiera anioł. O kurde, ale lutu. Nice. Nie, no całkiem smutne, ale tak jak mówię, no nie mogłem się za bardzo przejąć, bo ja nigdy nie polubiłem tej postaci osobiście. Ja wiem, że one się znały długo, ale no ja jej nie znałem długo. Nie zdążyłem zbudować jakiejś więzi, która mogłaby spowodować, że teraz się przejmę jej losem. Szkoda mi Eve. Oczywiście, dlatego tak rzucałem pomysłami, co można by zrobić. Bo nie byłem w stanie się aż tak empatycznie odnieść, to mogłem chociaż krzyczeć rozwiązania. Jak typowy facet, nie? Airborne squad member who themselves became an Alpha Nativa.
Is this the work of the Elder? Could I take a look at her memory stick? A wiadomo, co się stanie, jak ją sobie gdzieś włożysz? Jak jest skażony i nagle ty zostaniesz Alpha Knight Iba i cały system będzie Alpha Knight Iba? It feels different from the Elder Knight Iba. I can dimly make out the image of a Knight Iba bearing black wings. Black wings? It's the one that attacked Taki and me. Tak było. It has to be. Tak było. Why? I can feel the hatred, but I cannot feel the source. Why? Why does it hate us? It's not unusual for Knight Ibas to find themselves at odds with humans. Jak ładnie określone, to find themselves in odds with humans. It is not yet within the scope of my personal link. The same goes for the other Elven Knight Iba. All right then. We'll need another hypercell. Where should we go this time? This time, the hypercell is at the easternmost reaches of the desert, Abyss Lavoir. This one won't be easy either. Either? To było bardzo łatwe. Yes. Tak szczerze, z całym szacunkiem, mimo tego, że schrzaniłem kilka razy, no to moje potki pozwoliły mi jakby odpokutować. No i skoro udało mi się za pierwszym razem, to chyba nie było tak ciężko, nie?